Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz. Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz. Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz. Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie, we Młynie, mój mości panie, we Młynie, mój mości panie. A cóżeś tam robił, czarny baranie, meł mąkę, mój mości panie, meł mąkę, mój mości panie. Cóżeś tam jadał, czarny baranie, kluseczki z miseczki, mój mości panie, kluseczki z miseczki, mój mości panie. Jakżeś uciekał, czarny baranie, hopsasa do lasa, mościwy panie, hopsasa do lasa, mościwy panie. Wszystkich bardzo serdecznie. Witam maluszki, witam rodziców i opiekunów. Na początku naszego odcinka usłyszeliście piosenkę, melodię Gdzieżeś to bywał, czarny baranie. Bo właśnie o tych zwierzątkach dzisiaj będziemy śpiewać, będziemy o nich rozmawiać, będziemy ćwiczyć. Tola wybrała się z wizytą. Wybrała się w gości do mojego serdecznego kolegi Witka. Ale kim jest Witek? Dowiemy się z relacji Toli. Przed tym zapraszam Was jeszcze do małej naszej muzycznej rozgrzewki. Czy jesteście gotowi? Tak? A więc zaczynamy. Wszyscy już są, witam was, ja jestem, ty jesteś, zacząć już czas. Raz, dwa, trzy, cztery, wszyscy już są, witam was, ja jestem, ty jesteś, zacząć już czas. Raz, dwa, trzy i start! Swoje imię znam, 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 znam. Swoje imię znam, 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 znam. Bo mam na imię Tola. Swoje imię znam, 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 znam. Swoje imię znam,
Znam, znam, znam, bo mam na imię Małgosia. A teraz wy. Swoje imię znam, 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 znam. Swoje imię znam, 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 znam. Masz na imię? Mam na imię Tola. Mam na imię Tola. Mam na imię Małgosia. Mam na imię Małgosia. A ty jak masz na imię? Mam na imię. Mam na imię. Brawo! Pięknie! Widzisz, że to wcale nie jest tak trudno śpiewać, opowiadać o tym, kim się jest i jak się ma na imię. Co nie? Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w gościach u Witka Burakowskiego. On jest aktorem i śpiewakiem. Występuje na wielu scenach i też pracuje z dziećmi. A kiedyś grał w teatrze muzycznym. A teraz poprosiłam Witka, żeby dla nas wykonał piosenkę. Witku, dzień dobry, przywitasz się z naszymi dziećmi? Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Zaśpiewam Wam piosenkę o koziołku Matołku. O koziołku Matołku, pięknie, a więc posłuchamy. Wszystkie polskie mądre kozy, jak kozy mówią? Me. O właśnie, by je zliczyć nie mam siły, na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. A jaką? Me. A ja przetłumaczę na język polski. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnych fale, w pełnych fale, w pełnych fale. A no właśnie, w Pacanowie kozy kują, ta wiadomość cieszy nas, więc niech żyje nam Pacanów, więc niech żyje nam Pacanów, najsłynniejsze z polskich miast. Zatem koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby spotkać się na próbę, musi pójść gdzie? Do Pacanowa. Właśnie, a gdy wróci ten wędrowiec już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy, mieć podkowy, mieć podkowy i... Pacanowie kozy kują, ta wiadomość cieszy nas, więc niech żyje nam Pacanów, więc niech żyje nam Pacanów, więc niech żyje nam Pacanów, najsłynniejsze z polskich miast. Brawo, brawo, pięknie! Panie Witku, a mam takie pytanie, bo słyszałam, że pan pracuje z dziećmi zdrowymi i z dziećmi... Z jakimi dziećmi? Z dziećmi specjalnej troski. A co to znaczy z dziećmi specjalnej troski? Te dzieci wymagają specjalnej troski i lubią, żeby się nimi zajmować specjalnie. Aha, czyli zwrócić... Lubią, żeby na nie zwrócono specjalną uwagę. Tak. Aha, a czy one lubią śpiewać? Bardzo lubią śpiewać i bardzo lubią, jak się im śpiewa. A to może teraz coś razem byśmy dla nich zaśpiewali? Oj, świetnie. A masz jakiś pomysł? A tak sobie myślę, że skoro żeśmy śpiewali o koziołku, to może teraz zaśpiewamy o baranku. O baranku? To ja znam taką piosenkę. Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie? Świetnie! No to zaczynamy. To zaczynamy. Gdzie żeś ty
ty bywam czarny baranie, czarny baranie. We młynie, mościwy panie. We młynie, mościwy panie. Cóżeś tam robił, czarny baranie, meł mąkę, mościwy panie. Meł mąkę, mościwy panie. Cóżeś tam jadał, czarny baranie, kluseczki z miseczki, mościwy panie. Kluseczki z miseczki, mościwy panie. Jakżeś uciekał, czarny baranie, hopsasa do lasa, mościwy panie. Hopsasa do lasa, mościwy panie. Ha, ale fajna piosenka! Podobała wam się? A teraz proponuję tobie, żebyśmy zaśpiewali tę samą piosenkę, lecz troszkę inaczej, dobrze? Ale jak? No, zobaczysz. Bywał czarny baranie, we młynie, mój mości panie, we młynie, mój mości panie. A cóżeś tam robił, czarny baranie? Meł mąkę, mościwy panie, meł mąkę, mościwy panie. Cóżeś tam jadał, czarny baranie? Kluseczki z miseczki, mościwy panie, kluseczki z miseczki, mościwy panie. Jakżeś uciekał, czarny baranie? Hopsasa do lasa, mościwy panie, hopsasa do lasa, mościwy panie. Brawo! Brawo, bardzo ładnie zaśpiewałaś. Podobało wam się? A teraz zaproponuję tobie tak, żebyśmy razem zaśpiewali tę samą piosenkę, ale troszeczkę inaczej. O! Inaczej? A teraz zaśpiewają dzieci. Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? Dzieci! Cóżeś tam robił, czarny baranie? Dzieci! Cóżeś tam jadał, czarny dzieci. Baranie? Jakżeś uciekał, czarny dzieci. Baranie? Zobaczcie, gospodarz rzucił owies, bo baranki lubią jeść owies. Proszę, jak tutaj szuka w garnku owsa. Ale fajnie. A tutaj mają rzucone ziarenka owsa. Widzicie, jak jedzą ładnie? Co jedzą barany białe, merinosy? One lubią jeść owies, to już wiecie. Tak? Pięknie. Smacznego! Dzień dobry! Cześć! Nazywam się Tola, a ty? Jak się nazywasz? Ale masz fajną bródkę. Cześć, kusko! A może ty jesteś koziołkiem? Wiesz, ja znam takiego koziołka Matołka, który wyruszył w podróż. Dzieci też znają koziołka Matołka.
A teraz usłyszycie Oliwię, która opowie Wam bardzo króciutką przygodę koziołka Matołka. Zagadka. Na kogo spadł koziołek Matołek? Posłuchajmy. Jestem Oliwia, znacie. Koziołek. Koziołek Matołek zeszł na drzewo. Koziołek Matołek przestraszył się psa, a potem szybko, jak zjadł, uciekł na drzewo. A drzewo go spychnęło? Spychnęło, a on poleciał jak wiatr na jeza. Nie było miękkie lądowanie i wracał do Pacanowa. Czy już znacie odpowiedź na zagadkę? Koziołek Matołek spadł na kolczastego jeża. A teraz dzieci będą naśladowały dźwięk baranków. Proszę, słyszycie? A teraz... No pięknie! Widzicie, jak się nawołują? Tak, przyszedł zobaczyć. Taki mały baranek, jak krzyczy. Jak woła i dorosły baran mu odpowiada. Może to jest tata? Tata odpowiada swojemu synkowi. Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia. Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia. Już niedługo się spotkamy, rączki sobie znów podamy. Teraz rączką pomachamy i się pięknie pożegnamy. Do widzenia, do widzenia, jak jedzą ładnie. Do miłego zobaczenia. Do widzenia, do widzenia. Do miłego zobaczenia. Już niedługo się spotkamy, rączki sobie znów podamy. Teraz rączką pomachamy i się pięknie pożegnamy.